Rysowanie schodów ze spocznikiem. Rysowanie schodów ze spocznikiem rozpocznę od narysowania stopnia. Sięgam po ścieżkę, zaczepiam ją na pulpicie, odsuwam myszkę pionowo w dół, wpisuję długość 1005 mm, Enter, Escape. Zaznaczam ścieżkę, wybieram elementy dowolne. To będzie cokół na poziomie 140 o wysokości 40, szerokość będzie 285. Zakładce warstwa nazywam stopień. Zostawiam włączoną opcję płytek i rysuję. Ścieżkę mogę usunąć. Przełączam się na widok przód. Odsuwam projekt. Przełączę osie współrzędnych, tak abyśmy mogli na widoku z przodu dorysować ścieżkę. Wpisuję komendę UCS Enter, W Enter. Sięgam po ścieżkę. Zaczepiam ścieżkę w narożniku, odsuwam myszkę w poziomie. Wpisuję wartość 280 Enter, odsuwam myszkę pionowo w dół, 140 Enter, Escape'em wyłączam ruch. Skopiuję ścieżkę wraz ze stopniem. Po zaznaczeniu prawym przyciskiem myszy wybieram kopiuj i od punktu do punktu kopiuję elementy tyle razy, ile będę potrzebowała stopni. Escape'em kończę ruch. Wybieram ponownie ścieżkę, zaczepiam ją pod ostatnim stopniem, prowadzę myszkę pionowo w dół, wpisuję wartość 240 Enter. Escape. Przywołuję prawym przyciskiem myszy rysowanie ścieżki, zaczepiam ją na końcu pierwszego odcinka, odsuwam myszkę w poziomie w lewo, wpisuję wartość 380 Enter i łączę ze sobą odcinki. Aby narysować podest w widoku zmienionym komendą UCS Enter, najlepiej zaznaczyć całość oraz zamienić wszystkie ścieżki w jedną polilinię. Wpisuję komendę PE Enter i wybieram Połącz Escape. Po zaznaczeniu widzimy, że ścieżki się połączyły. Wybieramy elementy dowolne. To będzie podest o wysokości 1000. W zakładce warstwa zmieniam nazwy na schody. Rysuję. Ścieżkę mogę usunąć. Przyłączam się na widok góra. Przełączę ponownie osie współrzędnych, wpisując komendę UCS Enter, W Enter. Obracam się w widoku powyżej lewy przód. Przytrzymując Shift oraz scrolla na myszce, mogę obrócić projekt. Wybieram ponownie ścieżkę. Dorysujemy spocznik. Zaczepiam w miejscu początku schodów na górze. Odsuwam myszkę w lewo. Wpisuję wartość 2010 Enter Escape. Zaznaczam ścieżkę, wybieram elementy dowolne. Ponownie to będzie cokół o wysokości 420. Szerokości 900. Przełączam się na zakładkę warstwa i zostawiam zmienioną nazwę warstwy. Rysuję. Ścieżkę usuwam Delete. Sięgam ponownie po ścieżkę, zaczepiam ją na górze podestu i kończę w górnym wierzchołku. Po zaznaczeniu ścieżki ponownie wybieram elementy dowolne, wybieram cokół. Wysokość będzie 40, szerokość 905 mm, warstwa, stopień i rysuję. Ścieżkę usuwam. Przechodzę do wizualizacji. Widzimy schody. Po dwukrotnym kliknięciu na płaszczyznę stopnia po prawej stronie we właściwościach materiału widzimy zmienioną nazwę warstwy stopień. Wszystkie stopnie posiadają tą samą nazwę. Wybieram materiał, pod wizualizacją włączam zmień globalnie i przeciągam materiał z dolnego paska na stopnie oraz na krawędzi. Przełączam się na kolory, wybieram kolor,
Mam włączoną opcję Zmień globalnie i przeciągam kolor na schody. Tak wyglądają schody ze spocznikiem. Dziękuję za uwagę.